Muszę powiedzieć, że jestem bardzo przeszczęśliwy, bo nagrywam pierwszy raz od dawna ze scenariuszem przygotowanym, a nie tylko z głowy lub z przygotowanymi punktami. Także to mnie bardzo cieszy, no i przechodzimy już bezpośrednio do omówienia rozdziału. Rozdział praktycznie zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Puma faktycznie wbił do Królestwa Goa i napotkał trenującego Luffy'ego, który opracował nowy atak. Chyba Axa opracował? Tak, to jest Ax. Ten atak, którego użyje na Arlongu do pokonania go. Luffy myślał, że ktoś go wykrył, lecz Kuma szybko zniknął. Później w rozmowie z Dragonem mówi, że widział pewnego chłopca, na co Dragon mu mówi, że dziecko to słabość każdego rodzica. Zatem potwierdził mu jako jemu jedynemu, że Luffy to jego syn. Na 99% biologiczny. Dając mu też do zrozumienia, by nie poruszał więcej tego tematu. No, a trenujący Luffy jest zadowolony ze swojego nowego ataku i chce kontynuować swoje treningi dalej. Więc my też idziemy dalej. No i w międzyczasie Kuma uratował jakiś tam kupiecki statek przed piratami. To jest mało ważne, oni mu dziękują. No a Kuma zaczyna pisać kolejny list do Bonnie. Pisze jej, że świat jest piękny. No ale okazuje się, że Bonnie żadnych listów nie dostaje, przez co jest jej smutno. Dostaje tylko gazety do czytania, a za likwidację listów odpowiada oczywiście Alfa, która nie podaje również prawdziwych leków Bonnie, tylko jakąś lemoniadę. Bonnie natomiast w tajemnicy przed Alfą trenuje z lokalnym mieszkańcem, który w przyszłości będzie jej załogantem. Królowa Królestwa Sorbet Koni, zapytana przez tego randoma już po treningu, czemu Bonnie to ukrywa w tajemnicy, odpowiada, że utalentowany orzeł chowa swoje szpony. W sumie logiczne, nie zawsze wszyscy ujawniamy swoje asy z rękawa od razu. My natomiast przechodzimy do Egghead. Kuma jest w trakcie transformacji w maszynę, oczywiście bez własnej woli. No i w trakcie rozmowy Kumy z Vegapunkiem wchodzi Stacy. Zaczyna rozmawiać z Kumą na temat człowieczeństwa, ponieważ jest klonem i nie czuje się w pełni człowiekiem. Mimo tego, że Vegapunk ją cały czas w tym utwierdza. Stacy też się zastanawia, kto ma gorzej, ona jako klon, czy Kuma, który straci własną wolę. Kuma się pyta doktora, czego ma się spodziewać po utracie osobowości, bo się obawia, że zabije jakieś dziecko. Vegapunk niestety mu potwierdza, że nie będzie miał empatii i będzie wykonywał posłusznie rozkazy. Mówi, że przez rok będzie tracił stopniowo swoją wolną wolę z czasowymi jej przebłyskami. No a Stacy jest zachwycona tym, że Kuma pisze listy do Bonnie cały czas. No a my się przenosimy właśnie do niej, do Bonnie. Mamy chyba przeskok w czasie, bo skończyła ona właśnie 9 lat i trwa jej impreza urodzinowa, na której nie ma jej ojca, co ją smuci, ale smuci ją także myśl, że tata nie pisze do niej listów. Kuma w międzyczasie ostatecznie opuścił rewolucjonistów i Baltigo i nie chce, by ktokolwiek za nim podążał. Dragon to wszystko rozumie, bo muszą stać za tym jakieś powody. No a my wracamy do Bonnie. Okazuje się, że wyleczyła już w pełni swoją chorobę, jednak Alfa cały czas każe jej pozostać na wyspie. Bonnie wie dzięki Vegapunkowi, że już może ona wyruszyć w morze, no bo jest zdrowa. No i królowa wyspy Koni rozpracowała Alfę i wie, że pracuje ona dla rządu. A Bonnie tak naprawdę jest zakładnikiem. Co ciekawe, Bonnie przybrała postać królowej Koni na Reverie. Nie wiem, czy to pamiętacie. No i ogólnie tutaj powstała taka sytuacja, że Bonnie i Koni przygotowały intrygę, w wyniku której Bonnie oszukała Alfę i uciekła ze swoją załogą statkiem. Niestety ona ich znalazła i próbowała zatrzymać. Jednak Bonnie używa nowego ataku nawiązującego do Sangodaniki i powiększa swoje ciało, pokonując Alfę.
bo nie przypomniała też sobie słowa taty, że wyglądu Niki nikt nie znał. Lecz jego ciało było niczym guma, które nie miało limitów w czasie walki. Na koniec komentator stwierdza, że o ucieczce Bonnie dowiaduje się rząd, a ona sama stanie się jednym z piratów nowej ery. Pozwólcie, że nie ocenię tego rozdziału, po prostu on sobie był. Na tym zakończę. Co ciekawe, w tym rozdziale Bonnie nazwała swój atak od Niki. Coraz więcej wskazuje na to, że Bonnie może faktycznie dołączyć do wspomnianych, no ale ma swoją załogę. Jednak pragnę przypomnieć, że rząd postawił krzyżyk na Vegapunku, z którym jest Sentomaru. Naszych najprawdopodobniej uratuje Kuma, a Kizaru to potencjalny zdrajca. Wylęga się wręcz tutaj potencjalny sojusznik wspomnianych, który może utworzyć własną załogę. Oczywiście to nic pewnego, to tylko takie spekulacje. Dajcie znać, co myślicie. Drugi temat to Stasi. Czy czyjś klon może być jednak odrębnym bytem? Skoro jednak myśli, czuje i podejmuje własne decyzje, to wydaje mi się, że tak. To jest fajny temat do rozkminy, polecam tutaj zagrać w Cyberpunka 2077. Ta gra fajnie porusza temat samoświadomości. Trzeci temat to, czy zauważyliście, że wszystkie postacie powiązane ze smokami lub same celestiale są bardzo silne lub mają gigantyczny potencjał, jeśli im się chce. Shanks, Doflamingo, Garling czy 9-letnia Bonnie, która skosiła agentkę Cypherpol, przecież wszyscy są koksami w większym lub mniejszym stopniu. Czyżby Oda starał się nam powiedzieć, że wszystkim smokom, jakim się chce coś robić, to stają się one bardzo silne? Czyżby ich geny były aż tak mocne, a przez lenistwo większość smoków jest po prostu tłusta i nic ponadto? Zatem idąc za ciosem, można przypuszczać, że robienie dzieci na prawo i lewo przez smoki, takich jak Bonnie, powoduje rozchodzenie się ich genów po świecie przeszło od 800 lat, dzięki czemu rodzi się coraz więcej ludzi z gigantycznym potencjałem. Możliwe, że Roger, który nie miał żadnego owocu, miał pośród swoich przodków jakiegoś celestiala albo Big Mom, co by tłumaczyło jej potworne mutacje genetyczne w wieku zaledwie 6 lat. Stała się przepotężnym potworem, bo gdzieś tak w celestiali i olbrzymów płynie w jej krwi. Mówię też olbrzymów, bo Alvida w poprzednim rozdziale porównała białobrodnego pod względem wielkości do Kumy. Zatem moim zdaniem to nie czyni z białego bakanera z rasy Kumy, tylko to, że bakanierzy mogą być rasą bezpośrednio wywodzącą się od olbrzymów w wyniku krzyżówek z ludźmi, ale ich geny od nich, czyli bakanerów, też zaczęły się rozchodzić po świecie, co by tłumaczyło gigantomanię u zwykłych ludzi, takich jak Diamante, Białobrody i właśnie Big Mom, a jednocześnie geny celestiali dały takim ludziom, na przykład jak Roger czy Big Mom, oczywiście tutaj mówię czysto hipotetycznie, olbrzymi potencjał. Także dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Według mnie to jest bardzo ciekawy temat. Zresztą sam potencjał Bonnie wydaje się gigantyczny. Ona już chyba jako 12-latka w obecnej fabule, z możliwością zmiany wieku i transformacji swojego ciała, daje sam nie wiem co, przecież to jest potwór. Co będzie, jak ona będzie się starzeć i rozwijać cały czas? Dajcie jej jeszcze haki i może będzie się powoli plasować do topowych postaci w serii. Co jeszcze bardzo ciekawe, statek, którym Bonnie ucieka z Królestwa Sorbet, jest rodem wyciągnięty z Whole-Cake Island. To też mnie interesuje. Na koniec chcę dodać, że Dragon okazał się lepszym ojcem niż myślałem, skoro przypływał do Królestwa Goa, by poobserwować Luffy'ego. Także to tyle ode mnie i na razie.